Dzień dobry, dzień dobry. Witam w Kurniku Kazika. Ja jestem Kazik, czasem lubię dawać w gazik. Ale to nie teraz, dlatego że teraz będę grodził wybieg dla kur. Ale póki co chciałem wam pokazać, ponieważ prawie gotowe jest to miejsce, prawie gotowe jest miejsce, które ja nazywam lądowisko dla helikopterów, bo pewnie z góry tak to mniej więcej wygląda. Wystarczyłoby tutaj jeszcze na środku zrobić taką dużą literę H i na pewno medikopter by tutaj lądował. Natomiast wczoraj była inauguracja, jak widzicie, było palone, ponieważ palenisko na środku stoi, takie miejsce do spędzania czasu, do miłego spędzania czasu stworzyła moja małżonka. Może ktoś z was się zainspiruje. Natomiast dzisiaj, tak jak mówiłem na wstępie, będę grodził wybieg dla kur. Widzicie, co tam stoi? Siatka. Przyjechała dzisiaj z dużym opóźnieniem. No ale w końcu jest i w końcu Kaziu będzie mógł wygrodzić wybieg dla kur, tak aby mogły wychodzić, tak aby mogły korzystać z zielonego, a tym samym jednocześnie nie niszczyć kwiatków, które właśnie wyrastają. Tak sobie sprawdzam, jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o jajka, więc uzielono nóżek na razie tylko 3. Tylko, ale to jeszcze nie wszystko, dlatego że na pewno jeszcze przynajmniej 2 będą dzisiaj. One się troszeczkę wystrzelały z jajek przedwczoraj i wczoraj, bo tych jajek było naprawdę dużo. O, śpiewaczka siedzi, zobaczcie. Natomiast tutaj w kurniku u Brunera raz, 2, 3, 4, 5. I pod śpiewaczką tam na pewno jeszcze ze 2 są. 7. Nie jest źle, moje kurki, nie jest źle. A będzie jeszcze lepiej, jak wytyczę wam i wygrodzę ten wybieg. Więc zabieram się do pracy. Jeśli chodzi o słupki, to słupki będę robił, zaraz wam pokażę, z takich metalowych profili. Słupki można byłoby zakupić gotowe do siatki leśnej. Można byłoby zakupić słupki stalowe, drewniane. Natomiast zobaczcie, ja będę robił słupki z takich metalowych profili. Kupiłem takich bodajże 10. To jest profil stalowy o przekroju kwadratu. Ten akurat 2 na 2 cm. Dlaczego z takich słupków, dlaczego z takich profili będę robił słupki? Otóż dlatego, że jak już nie będę tutaj kiedyś potrzebował tego wybiegu dla kur, albo będę go chciał zwinąć na okres zimowy, zawsze z takich profili mogę coś zrobić. Mogę coś wyspawać, mogę skonstruować cokolwiek. Na przykład zobaczcie, że drzwi na wybiegi do kur wykonane są z takiego właśnie profilu. A słupek drewniany zawsze będzie słupkiem. Słupek stalowy pod siatkę wykonany fabrycznie zawsze będzie słupkiem. Natomiast z takiego profilu zawsze będę mógł coś zrobić innego. Dobrze, ja w tej chwili wytyczę sobie linię prostą, wytyczę linię prostą, która będzie biegła od tego słupka mniej więcej w linii prostej do narożnika tunelu foliowego. I tutaj wbiję kawałek takiego profilu. Tak, abym mógł przywiązać do niego sznurek, a potem już to sami się domyślacie. Po sznurku do kłębka.
No dobra, słupki będę wbijał co 3 metry, więc odmierzę sobie teraz 3 metry z tego miejsca. I co, wbijam pierwszy słupek. Słupki mają po 2 metry. Ja to tak planowałem, żeby 50 cm wbić go w ziemię, więc 150 cm powinien jeszcze wystawać. No tak, jeszcze 14 cm musi wejść. Prawdę mówiąc, nikt z tego strzelał nie będzie, ale no tak, dokładnie 150 cm powinno być ok. Tutaj jak się przyjrzycie, ja wywierciłem w każdym słupku taki otwór i przez te otwory będzie jeszcze dodatkowo przeprowadzony taki drut, który dodatkowo będzie utrzymywał tą siatkę, że tak powiem, w pozycji pionowej. A więc co, pierwszy słupek mamy wbity, więc teraz co 3 metry będę wbijał kolejny, a jak wbiję je wszystkie, to na pewno wam pokażę, jak to wyszło. No i powbijałem te słupki bardzo krzywo, ale muszą być krzywo, bo tu wszystko jest krzywe i gdybym powbijał je prosto, to by nie pasowało. Więc teraz przez ten otwór spróbuję przeciągnąć ten drut i ten drut pewnie dopiero pokaże, jak bardzo nierówno powbijałem te słupki. Drut już przeciągnięty przez słupki, ale w tak zwanym międzyczasie wszystkie słupki zostały troszeczkę przesunięte w prawo, bo w pierwszym zamierzeniu, jak pamiętacie, miały iść tędy, ale zbyt wiele terenu zabrałbym sobie, a kury aż tyle nie potrzebują, więc plany się zmieniły i w tej chwili ogrodzenie będzie przebiegało po tej linii. Tutaj jest ostatni słupek, zobaczcie. Tutaj będzie zakręcało. Tutaj będzie jeszcze jeden słupek i tutaj będą drzwi. Ale póki co rozwijam siatkę, rozkręcam ją z rolki. Zobaczymy, jak to będzie szło. Mam nadzieję, że dobrze i że będzie fajnie wyglądało. Natomiast jeśli chodzi o dostawę, to muszę powiedzieć, że jestem rozczarowany, ponieważ dostawa trwała bardzo długo, więcej niż tydzień od momentu zakupu, więc sprzedawca deklarował, że towar zostanie dostarczony szybciej, a nie został dostarczony, więc tutaj minus dla sprzedawcy. Mam nadzieję, że nadrobi chociaż jakością siatki i że będę z niej zadowolony. No i co? Można powiedzieć, że na dzisiaj dobrnąłem do końca, bo siatka stoi przy słupkach. Wymaga jeszcze do dociągnięcia, dopracowania, przywiązania, bo zaczepiona jest tylko tutaj na górze i w niektórych miejscach jeszcze się fałduje, ale tak jak mówię, to jest wszystko jeszcze do dociągnięcia i do dopracowania. Natomiast w zasadzie kury mogą już wychodzić bez ryzyka, że zostaną napadnięte przez psy, więc idę je wypuścić, niech sobie jeszcze dzisiaj skorzystają. Następuje zwolnienie blokady.
i wychodzą pierwsi maruderzy na wybieg. Natomiast bardzo mnie interesuje, jaka będzie reakcja moich psów, które siedzą tam w tej chwili jeszcze z moją żoną i nie wiedzą chyba jeszcze o tym, że kury są na wybiegu, ale za chwilę się dowiedzą. Wypuszczę jeszcze je. Dawno się nie widziały. O, a tutaj niskie IQ. Nie wie jak wyjść. Hans prowadzi swoje stado, Brunner prowadzi swoje. A dzisiaj tak, 5 jajek od zielononóżek, 8 jajek tutaj z kurnika od Brunera, było jeszcze jajo od Ajamcemani i 4 jaja z kurnika, w którym znajdują się kochiny. Ja w tej chwili zaniosę jajka do domu i za chwilę będę wołał kury, będę wołał dziewczyny na jedzenie, bo widzę, że koryta już puste, że wszystko zjedzone, a że zostało jeszcze trochę jedzenia z południa, to myślę, że w sam raz na ten podwieczorek kurki będą zadowolone i przekąszą sobie ze smakiem po tym, jak nadziobały się zielonej trawki. Idę karmić. Idę poić. To już będzie ostatni posiłek tego dnia. Moja posesja zaczyna pomału przypominać wielki kurnik. Słuchajcie, w tunelu foliowym kwoki z pisklętami. Tutaj od jednego końca do drugiego wybieg dla kur. Po tamtej stronie kolejne wybiegi, 4 kurniki. Zobaczymy, czy zobaczcie, jak one już znają ten dźwięk plastikowej miski. No to wracać do kurnika, tak? Wracać do kurnika. Ja muszę iść naokoło. Ja muszę przejść naokoło. Wezmę jeszcze magiczny dzwoneczek. I tutaj szeregu zbiórka. A wy co tutaj robicie? Uciekać do siebie. Tak jest, dobrze. Dobre dziewczyny, ale nie wszystkie. Bo nie wszystkie, niektóre
nie są u siebie. O. Brunner kontra Kazik. No i po co tam poszedłeś, Brunner? Już wracaj do siebie. Kazik, broń terytorium. Broń terytorium, Kazik. Jesteś mały, ale to nie znaczy, że można cię obrażać. Wypnij klatę. Dajesz, Kazik, dajesz. A ty, Bolek, co? Pomagaj, koledze. No dobrze, moi drodzy, dochodzi godzina 19, więc muszę się uwijać, żeby zmontować dla was ten odcinek, bo ostatnio dość późno wrzucam, natomiast po prostu zajmuje mi to tyle czasu, że jak o godzinie 19 zacznę montaż, to czasami schodzi do 21.30, więc tym bardziej kończę już ten materiał. Jak widzieliście, Kazik pokazał, kto tutaj rządzi, i przegonił dużo większego od siebie Brunera. Więc na zakończenie, jak zwykle, pozdrawiam wszystkich widzów, widzów z kraju, z zagranicy, z Europy, z Azji, z Ameryki i z Afryki. Pingwiny na Antarktydzie, Polaków na wyspach, Polaków w Ekwadorze i oczywiście górali, Kaszubów, Ślązaków. A ty co, Kazik, papierosa palisz? Polaków z Podlasia, Polaków z Małopolski. Mówił do was Kazik. Teraz idę dawać w gazik, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Lies in those bluegrass hills, gently flows the Ohio place called